Na pewno nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Lechia od początku narzuciła swoje tempo, swój rytm gry. Szybko straciliśmy bramkę. Na drugą połowę chcieliśmy wyjść bardziej ofensywnie. Dostaliśmy drugą bramkę. Trzeba się podnieść jak najszybciej, bo remisy były też złe. Porażka teraz jest jeszcze gorsza, więc na pewno nie tak chcieliśmy zacząć tą rundę mistrzowską i chcemy pokazać, że jeszcze w tych ostatnich meczach, które zostaną, Pogoń może te mecze wygrać i na pewno nie będziemy chcieli zawieść kibiców. W każdym meczu staram się pomóc zespołowi. Nie zawsze to wychodzi. Wiadomo, jestem wychowankiem, tym bardziej wymaga się ode mnie więcej, bo jestem stąd i chcę to pokazać w każdym meczu. Nie zawsze wychodzi, ale tak jak powiedziałeś, no nie zapomniałem, jak się strzela bramki. Brakuje też tych sytuacji. Uważam, że tego się nie zapomina i te bramki przyjdą. Z Lechem Poznań zawsze te widowiska były emocjonujące. Potrafiliśmy z nimi wygrać w Poznaniu, więc tym bardziej nie powinniśmy się bać ich u siebie w Szczecinie. Nie ma co grać na remis, nie ma co patrzeć w tył, trzeba patrzeć przed siebie, trzeba jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, wyciągnąć wnioski i skoncentrować się na Lechu i wygrać ten mecz.